Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Miwoli, to jest Assassin's Creed 3. Znajdujemy się w Nassau. Mamy następną misję, tylko ja wyłączę oszustwa, żeby mi zapisywało grę z powrotem. Miałem włączone to, które poprzednio włączyłem, czyli że Edward puszcza teksty znane z popkultury. Ale stwierdziłem, że jak ma na mnie zapisywać gry, to chyba jednak lepiej to wyłączyć. I w zamian za to na przykład kupić sobie nowe bronie. I na przykład amunicję do naszych pistoletów. O, odnowiło nam amunicję. Czyli wystarczy włączyć oszustwo, wyłączyć i mamy od razu maksimum amunicji, dzieła sztuki. Napiernikami dzieła sztuki. Dobra, nie będę kupował dzieł sztuki. Sprzedamy cukier. Płótno zostawimy, chociaż mamy go 88. No, tak samo jak metal też zostawimy. Te rzeczy zostawimy. Tak samo jak te wszystkie jeszcze wolę pozostawiać. Mogę kupić towary łowieckie, tak? Machniemy, czekajcie, co ja potrzebuję? Zaraz rzucę okiem, co potrzebuję, żeby kupić sobie jakieś ulepszenie Edwarda. Nie kawki, Edwarda. A, nie to Edwarda, tylko wytwarzanie. No. Jest skóry humbaka. Jedną skórę jaguara, skórę kości czarłacza białego, czyli kupię skórę jaguara i dwie skóry humbaka, jak mi będzie stać. Ewentualnie jedną skórę królika albo wejca, u wejca kupimy. Dobra, zobaczmy, co ty tam masz. Towary łowieckie. Skórę jaguara. Wejca. A i to wszystko, na co nas stać, czy coś jeszcze? Na to już nas nie stać. Chyba, czekajcie, co ja miałem kupić? O, powinienem sobie, nie wiem, zapisać albo coś takiego. Okej, to na pewno robimy więcej zdrowia. Więcej strzałek. I na co ja chciałem jeszcze zebrać rzeczy? Królika. Chociażby humbaka krodyla. Tak, myślę, że stać nas jeszcze akurat na jedną skórę, to kupimy skórę królika. Nic innego raczej nie kupię, chyba że dobra, weźmiemy figurkę bóstwa. Nie wiem na co to, ale trudno. Amunicje, strzałki berserkera. Strzałki uspiające. No, mamy wszystko i mamy tylko 4 reale. Pięć bomb dymnych, chociaż powinienem ich mieć więcej. 6 strzałek. 10 berserkera. Mapa skarbu. Kiedyś trzeba będzie się dobrać do tych map skarbów. Ale myślę, że to nie teraz. Teraz wrócimy na kawkę, która już na nas czeka, żeby wyruszyć na kolejną przygodę. Bo z tym i tak nie mamy kasy, żeby cokolwiek zrobić.
To jest nasza kawka. Ten taran, który wygląda jak taran w 100%. Uff, złapał się. Tutaj dziób z kawką. Bujanie się na linie. Jak się cieszą, że kapitan wrócił. A więc zmiany ekwipunku, dajcie mi odzienia. Dajcie mi szaty Edwarda Kenwaya. Pistolety i miecze nie kupię na pewno nie za tą kwotę. Ale porozsyłajmy naszą flotę. Mamy stówkę, 300, czyli w sumie już 400 i kielich. Dobra, tutaj zobaczymy misję. Wyślemy tak. Naprawię go za kasę. I teraz ma szansę powodzenia 100%, więc wyślemy Santa Luisa. Na dyplomację, a na skład kupiecki wyślemy oba naprawione nasze statki, chociaż trochę kasy mi brakuje. Chociaż nie, w sumie mam 76, więc powinno się spokojnie udać. Wysłany. I dobry uczynek. Niech uczyni Santa Eva Maria. Niech nam generują przychody. No panowie, trzeba gdzieś wypłynąć. Otwórz menu szybkiej podróży, zobaczmy, gdzie mamy się udać. Tutaj, tak? W okolicy mamy wielką inagłę, więc lecimy. Południowa część świata ma większe statki i cenniejsze ładunki, ale też jest dużo bardziej niebezpieczna. Kontytekowe skrzynie, szanty, fragment animusa, sekret. To jest moje miejsce, to mój jakby dom. Czyli w sumie dobra, poczekamy z misją. Dzisiaj nie robimy misji głównej, tylko wymaksuję sobie trochę moją wielką inagłę. Najpierw punkt widokowy, to jeszcze jest najważniejsze. O, sru. To wybrali miejsce na punkt. Ciekawe, czy muszę obejść całą górę naokoło. A to wygląda. Naprawdę nie będzie się wspinał tutaj? Nie. Nie będzie, szkoda. I teraz popróbujemy górą tego wzgórza. Zresztą nasza chata bogata jest. Czekajcie, tam muszę wejść na pewno nie tędy. Tylko jak już, to po tym wzgórzu wejdzie. Ha, wszedł. I mamy punkt dokowy. To jest miejsce ala nasza Villa Auditore w Assassin's Creed 2, więc takie miejsce zawsze warto maksować. Rozejrzyjmy się, mamy tutaj gdzieś. Tam mamy fragment, skrzynie, kolejne skrzynie, butelki. Dobra, idziemy po fragment. Tutaj potem przeskoczymy na skrzynie. Zgarniemy skrzynię, szantę, ubijemy dzika. Igłanę też ubijemy, szanty, tak wiecie, przejdziemy naokoło.
Ale podoba mi się motyw, że na punkcie widokowym pokazuje nam dokładnie wszystko, co gdzie jest. Nie wiem, czy tak nie było przypadkiem w Far Cry'u trzecim. W trójkę nie grałem, grałem tylko w dwójkę, którą nagrywałem przez chwilę, ale nie, gra mnie za bardzo zmęczyła. Nie wytrzymałem jej. Ach. Skrzynie z realami. Po tym jak się wypstrykaliśmy na nasze całe ulepszenia Edwarda, bardzo się przydadzą. Ale ta wielka i nagła bardzo jest ładna, muszę przyznać, malownicza. Tutaj stoi sobie willa, tam jakiś port niżej, domki. Jak się dostać do tamtej chamskiej skrzyni? Myślę, że nie wiem, naokoło? Rzućmy okiem na mapę. Tak, chyba trzeba przejść jakoś tędy. No nic, pójdziemy, zobaczymy. Ha, jest wejście w las. I tutaj też powinniśmy spotkać dzika jakiegoś po drodze. A przynajmniej mam taką nadzieję, że spotkamy. Nie, nic tu nie ma. Chyba jesteśmy na dobrym tropie. Do naszej skrzynki. Gdzieś tam jest szanta i kolejna skrzynka. Zrobimy tak, tutaj skrzynkę widzę. Sukces floty! Jeszcze więcej realów. Tam widzę szantę. Czekajcie, wejdziemy na drzewo i z drzewa ją przeatakujemy. Gdyż z drzewa mamy większy sukces, żeby wiecie... Voila, nie musieliśmy wchodzić jeszcze na drzewo, żeby się do niej dorwać, tylko od razu tam na nas czekała. Dzika gęś! Nigdy nie słyszałem. Wyjście na malowniczy... Most złodzony, zerwany. I chyba to na razie nie to miejsce, żeby dotrwać do naszej skrzynki. Ha, takie, widzicie, przykamuflowane przejścia. Pytanie, czy jest to jakiś zwierz w okolicy? Niestety zwierza nie widzę, więc na nic nie zapolujemy. Poza kasą. Nie, wszystko czyste w tej okolicy. Tu mamy kolejne skrzynki, dwie i... list. Dobrze, tam trzeba przejść tędy. Chyba tędy nie przejdziemy, to wygląda na ślepy zaułek. Koniec gry. Ciekawe, kto robił takie te na drzewie. I wracamy. Te skrzynki chyba teraz możemy przeatakować z tego miejsca, które widzieliśmy. Z tego malowniczego wybrzeża. Nie wiem, przynajmniej tak mi się zdaje. No, raczej stąd do nich się dorwiemy. Tu mamy jeszcze wejście chyba dalej. Widzę, że piraci sobie urządzili swoją prywatną kryjówkę. I
list w butelce. Najbardziej chyba jeden z najbardziej takich morskich, mucha mi lata przed nosem, morskich motywów. Poza oczywiście czarną flagą. I rumem. O mym imieniu i pochodzeniu. Jakiś pamiętnik ktoś tworzy, który musi oczywiście wrzucić do morza, bo po co go trzymać przy sobie. I to jeszcze zakorkowany w butelkach, w kilka rozdziałów pamiętnika w butelkach. Już myślałem, że się nie da wejść po tym wraku, chociaż ten dziób perfidnie pokazywał nam wejście na górę. I dwie skrzynki koło siebie. Widać, to było jakieś tak kamuflowane miejsce bardziej, lepiej ukryte. I już nas stać na 3 ulepszenia. Wybierzmy następny cel, czyli tą tutaj szantę. Pierdut. Ponieważ jak już czyścimy całą wyspę, to całą wyspę bez wyjątku. Przejdzie dołem? Ha, przeszedł dołem. Zmieścił się. Czasami niestety bierze i przeskakuje to, chociaż ja mu wyraźnie każę dołem lecieć. Ale to możliwe po prostu, że źle wciskam guzik, zły guzik. Tą drogą już szliśmy, jak atakowaliśmy to miejsce i je przejmowaliśmy. I wtedy nie mogłem wyzbierać tych rzeczy, tylko dopiero teraz muszę je zdobywać. Czekajcie, tutaj się szło tak. I jeszcze wyżej. Ciekawe rusztowania sobie przyczepiają na górę. Tam była tylko szkatułka. Z tego co pamiętam, którą już wyzbierałem. I te zawalone mosty. Tutaj wtedy jeszcze był skrypt, który mnie trochę straszył, że się pode mną zarwie most. Co się niestety nie wydarzyło. Kolejne miejsce z kasą. Też już wyzbierane przeze mnie. Zobaczcie. Coś mi to gardło pochrapało. Pochrapało? Podrapało mnie w gardle. No, dawaj, chłopie. 114, 110 metrów przed nami szanta. Czeka ładnie, kulturalnie, aż ktoś ją wyzbiera, tylko żeby ją wyzbierać, musi najpierw znaleźć do niej drogę, która pewnie wiedzie przez las całkiem naokoło, bo jak żeby inaczej. Ciekawe, kto zgubił szantę w takim miejscu. Jesteśmy w lesie, szybki test. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Szukam zwierząt. Koguar jakiś? Tak atakowały koguary. Biały jaguar. Skóra białego jaguara. Jakiś gatunek. Ciekawe, co się robi ze skóry białego jaguara. Zaraz sprawdzę. Wytwarzanie. Mamy skórę białego jaguara. Tu jest żarłacza białego, rekina. A mógłbym zrobić to, gdybym... To, że wytwarzanie jest niedostępne. Czarnego jaguara. Czarnego jaguara też. Strzałki z liną i strzałki uspiejące. Białego jaguara to odzienie myśliwego. Jeszcze wyjca rudego. Ha.
A więc to takie buty. Będę mógł sobie zrobić kolejne odzienie. Whisky Johnny. 270 realów. Coraz więcej. Następny cel. Dobra, iguanę może olejemy. To skrzynia. Iguana się napatoczy sama. Czy ja właśnie przełączyłem sobie filtr? Tak, na F1 zmieniam sklepy, misje, wszystkie ikony. Chciałem kliknąć escape, ale mi palec zszedł trochę. To będzie uczta dla polowania. Łap to mi kłanę. Okej, czwarta uciekła, ale zgarnęliśmy trzy. Kości się wykorzysta na strzałki, a skórę albo sprzedamy, albo jeszcze jakieś ulepszenie mamy do zrobienia ze skóry i kłanę. Aczkolwiek nie wydaje mi się. Nasze szkatułki są w tamtą stronę, więc tędy powinienem przejść. A przynajmniej mam taką nadzieję, że tu jest jakaś ścieżka, która mnie zaprowadzi do tych skrzynek. Chociaż z tymi ścieżkami w lesie nigdy nie wiadomo. O, nie dojdzie. Raz zaprowadzają, raz nie. Sukces floty, kolejny. Czekajcie, ja dobrze idę, czy nie dobrze idę? Chyba nie idę za dobrze. Dobra, pójdziemy w tamtą stronę. Dzisiaj będzie cały odcinek poświęcony na zwiedzanie naszej pięknej lokacji, naszego Wielkiej Inagła. Tak, to jest Wielki Inagła. Więc taki, wiecie, odpoczynek od fabuły. Najgorsze, że są to właśnie lokacje skrzynek, które się ukryły i się czają na nas. I nie chcą mi się zdradzić. O, myszka mi uciekła do góry. Gwałtownie. Tośmy się nachapali tych skór. Tutaj druga. Tam leży trzecia. I pan już żadnych w okolicy nie ma. Bardziej się martwię, że się zgubię w tym lesie i wiecie, nie będę miał potem wyjść z powrotem do cywilizacji. I przeładujmy wszystkie naraz. Jak to sprzedamy, to tyle zarobimy kasy. Ja stamtąd przyszedłem, z tego co dobrze pamiętam. Mam pójść dalej w dół. Okej, na pewno już się zgubiłem w tym lesie. Więc myślę, że... No idź dołem. Dobrze, brawo. A tu jest ta bardzo malownicza lokacja z ptakami i z tęczą. Tędy już szliśmy. Miejsce, gdzie myślałem, że należy skakać w dół. Tam całkiem na dół. Dobrze, że tego nie zrobiłem, bo na pewno tam grozi na mnie i czyha śmierć, i unicestwienie. Chyba jesteśmy na dobrym
szlaku do tej skrzynki, która mnie tak irytuje, gdyż jest ciągle niezdobyta. Mam cię, mam cię, mam cię! Bingo, wszystkie skrzynki wielkiej i nagłej zdobyte. Pozostało nam tylko mapa skarbu Umrzyk, więc... zrobimy tak, szybką podróż w ten rejon. No i tylko nam został jeden sekret, czyli... ten Umrzyk, do którego popłynę. Chociaż lepiej będzie, jeżeli pobiegnę, gdyż biegać trochę szybciej. 100 metrów. I to w linii prostej, na szczęście, nie to co było w tym lesie, gdzie trzeba było szukać jakichś ścieżek. Nie wiadomo czego. Człowiek tylko się gubi. Jeszcze więcej drewna. Fajnie, ulepszymy kawkę. Oj, odzyskałem kasę. I'll not play Duck and Drake with you, Captain. I need coin to build a little emporium. I'd be ever obliged. And a local shop would bring in many a useful ware for you as repayment. Jasne. Wydamy całą kasę w naszej lokacji na sklep. Central Store. Odblokowany został sklep. Wielki i nagły. Co chcesz budować ty? A good captain. He takes care of his men, yes? The sailors are a bit dissatisfied that there are no women of comfort here. I know just where to find them, but we need to build them a home. Zamtus, drogi jak diabli. Za darmo. Niestety muszę teraz odrzucić, gdyż zabrakło mi dosyć sporo kasy. Bo niestety drogi jest strasznie. To jest w ogóle ta plantacja, na której na początku uchodziliśmy. Nie, to nie jest ta plantacja, bo pomyliło mi się całkiem. Na plantacji wynieśliśmy dużo dobra. A to jest miejsce, gdzie dopadliśmy Templariusza pierwszego i gdzie zdobyliśmy galeona dla Nassau. Nurtuje mnie jedno pytanie, czy tamtędy dojdę do tego Umrzyka? Mam taką nadzieję. Obszar jest niedostępny. A, czyli kraniec mapy. Okej, okay, czyli już teoretycznie powinienem kończyć odcinek, ale myślę, że najpierw znajdziemy tego Umrzyka i wiecie, będę miał czyste sumienie, czystą mapę. To jest jedyna rzecz, której nam brakuje. Chyba, że właśnie do niego się podchodzi tutaj. Jakoś od tyłu, nie wiem. Na pewno nie po skałach. Come on. Wiem, mam. Rozkminiam drogę, czekajcie. To będzie tędy, stąd się ścieżka zaczyna i... tutaj dojdziemy do niego. Jak dobrze myślę. Mam nadzieję, że tak też jest. To było bardzo ukryte i przekamuflowane przejście. Więc to będzie perfidnie ten sekret. Jest wielka i nagła czysta. Nagroda, schemat, szare żagle. I kolejne miejsce. Będę musiał kiedyś popływać po mapie i poszukać tych wszystkich miejsc ukrytymi skarbami, ale to myślę, że kiedy indziej. Jeszcze raz się z wami pożegnam. O. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hejos!